Cześć, Siemka. Witam w takim 10-minutowym rozciąganiu po treningu. Może to być po jakiejś intensywnej jodze, może to być po treningu siłowym. Ja osobiście po treningu na siłowni właśnie w taki sposób się rozciągam. To jest taka moja sekwencja. E, może być po jakichś innych też aktywnościach, w zależności od tego, co wykonujesz. Siatkówka, piłka nożna i tak dalej, bo jest to dość kompleksowe takie rozciąganie całego ciała. E, będziemy tutaj się skupiać raczej na spokojnych pogłębianiach i na pracy z oddechem. Będzie to taka trochę joga funkcjonalna. Zanim zaczniemy jeszcze zajęcia, to przypominam, że jeżeli film Ci się spodoba, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Jeżeli nie subskrybujesz, zapraszam do sekcji komentarzy. Po tym, jak już się porościągasz, podziel się swoją opinią. A jeżeli chcesz pogłębiać swoją sprawność ruchową, sprawdź w opisie jest link do naszych kursów. Mamy tam taki starter pack w fajnej cenie, który no, jest takim fajnym wstępem do naszego kursu. Jeżeli będziesz chciał, chciała, później można wykupić sobie dostęp do takiego większego kursu, który ma naprawdę mega, mega dużo użytecznej wiedzy dla każdego. Zaczniemy sobie na stojąco i zaczniemy od skłonu, więc stajemy sobie stopami na szerokość bioder, stopy skierowane równolegle do siebie. Uginamy delikatnie nogi w kolanach i schodzimy w dół do skłonu. To jak mocno będziesz musiała, musiał ugiąć Kolana. Zależy od tego, ile masz mobilności. Staraj się, żeby góra ciała nie była jakoś mocno zaokrąglona. Można delikatnie zbliżyć brodę do mostka i tutaj możesz, jeżeli dosięgasz, złapać sobie za duży palec u stopy albo po prostu łapiemy dłońmi za nasze łydki i pogłębiamy z każdym wydechem, schodząc klatką piersiową niżej w dół. Więc staraj się tutaj nie myśleć o tym, żeby tylko przyciągać się w dół, ale przede wszystkim, żeby wyciągać swój kręgosłup w przód. I w dół. Kilka oddechów tutaj. Kość ogonowa skierowana w górę. Ja tutaj, mimo że to mają być takie statyczne ruchy, ja zawsze lubię jakieś takie mikroruchy ruchy sobie pododawać, delikatnie się poruszać, poeksplorować. Jeszcze chwila tutaj. Staraj się oddychać głęboko, zarówno wdechy, jak i wydechy przez nos. Jeszcze jeden oddech. Po jakichś przysiadach martwych ciągach, taki zwykły skłon, to jest po prostu zbawienie po bieganiu, po rowerze. Ok. I teraz wykonamy sobie modyfikację. Przeniesiemy naszą lewą stopę bliżej środka naszej maty i przyniesiemy naszą prawą stopę nad naszą lewą. I za lewą, czyli po prostu prawa stopę skrzyżowana po lewej stronie naszej lewej stopy. Uginamy prawą nogę w kolej na tyle, na ile potrzebujemy. Lewa niech będzie doprostowana na tyle, na ile możemy. I schodzimy sobie do skłonu bardziej na prawą stronę, tak, żeby znaleźć tutaj rozciąganie w lewym boku naszej lewej nogi. IT Band Również wa bardzo ważne miejsce do rozciągania. Ten bok tutaj, ciała, bok nogi. Często tutaj mogą wynikać jakieś kontuzje, jeżeli zaniedbamy rozciąganie również boków naszego ciała, dlatego jeszcze chwila tutaj. Spokojne oddechy. Oddech to jest ten kluczowa, tak ta kluczowa rzecz w rozciąganiu, która pozwala sprawić, że to rozciąganie jest przyjemniejsze i rzeczywiście widzimy w nim postępy, bo to jest tak naprawdę praca z naszym układem nerwowym. Ok, powoli wychodzimy w górę i zmieniamy sobie teraz prawa noga bliżej środka, lewa stopa za prawą i schodzimy do skłonu do lewej strony. I znowu głęboki oddech. Wdech delikatnie podnosi w górę. Wydech pozwala pogłębić pozycję. Jeszcze chwila tutaj. Jeszcze jeden oddech. I okay, powoli wychodzimy w górę. Wracamy do neutralnego ustawienia stóp i stąd przyjdziemy sobie do klęku podpartego, i w klęku podpartym wykonamy pozycję rozciągającego się szczeniaczka, czyli świetne rozciąganie całej góry naszego ciała. Zostawiamy sobie nasze biodra w jednej linii z kolanami, wyciągamy ramiona daleko do przodu, bierzemy wdech tutaj i wydech schodzimy klatką piersiową w dół, naszymi pachami w dół. Tutaj zostajemy na kilka oddechów. Brzuch delikatnie aktywny. Staraj się przenieść więcej ciężaru nacisku na zewnętrzną część dłoni, swoich dłoni. Dłonie rozstawione trochę szerzej niż na szerokość barków. Jeszcze kilka chwil tutaj. To można również wykonywać sobie o ścianę. Ja często robię właśnie to w taki sposób. Że nie opieram ramion o podłoże, tylko o ścianę. Ostatni oddech tutaj. Super, i powoli przechodzimy stąd do leżenia na brzuchu, gdzie rozciągniemy sobie naszą klatkę piersiową, więc układamy nasze ciało na kształt litery T. Rozkładamy ramiona do, do boku. I najpierw idziemy sobie na naszą prawą rękę, przechodzimy na nasz prawy bok. Okay. I lewą ręką odpychamy się od podłoża, tak żeby znaleźć sobie właśnie tutaj rozciąganie w okolicy prawego barku, prawej części naszej klatki piersiowej. I to również można wykonywać o ściany. Ja tak często właśnie to robię po siłowni. Ale w leżeniu jak najbardziej również można. Jeszcze jeden oddech. I przechodzimy na drugą stronę. Lewa ręka wyciągnięta do boku. Przechodzimy na nasz lewy bok. I znowu prawą ręką odpychamy się od podłoża, żeby znaleźć to rozciąganie w lewej części naszej klatki piersiowej. Mrówki tutaj po mnie chodzą. Jeszcze jeden oddech. Ok, i powoli wychodzimy z pozycji, nie spieszymy się, przechodzimy do leżenia, z leżenia odpychamy się, wychodzimy w górę i przechodzimy do klęku podpartego, tutaj rozciągniemy nasze, zmobilizujemy, rozciągniemy nasze nadgarski. bardzo ważne, żeby tych małych partii właśnie nadgarstki stopy nie zaniedbywać, przenosimy sobie palce do boków naszej maty, właściwie rozstawione dłonie na szerokość barków, ale palce skierowane do boków maty i powoli się tutaj zaczynamy bujać z lewej strony na prawą. I teraz wychodzimy dalej, na prawą stronę, i tutaj zostajemy na jakieś dwa oddechy. Jeszcze jeden. I druga strona, na lewą stronę wychodzimy. Jeszcze jeden oddech. Ok, i wracamy do centrum, i siadamy sobie na naszych piętach. Dłonie sobie łączymy w koszyczek, czyli zaplatamy palce, robimy kilka kół w jedną stronę kilka kół w drugą stronę. ok. Rozluźniamy dłonie, strzepujemy sobie je i delikatnie rozciągniemy naszą szyję. Najpierw prawe ucho do prawego barku, ramy na rozluźnione, kręgosłup długi. I druga strona, lewe ucho do lewego barku. Super, głowa wraca. Do centrum i przybliżamy brodę do mostka. No i fenomenalnie, wracamy do centrum. Trochę jeszcze rozciągniemy sobie nasze ramiona, górę naszego ciała, nasze barki. Wyciągamy prawą rękę w górę, następnie odkładamy dłoń w okolice naszej lewej łopatki. Następnie lewa dłoń ląduje na prawym łokciu. Spychamy sobie delikatnie tę prawą rękę w dół i głową naciskamy na naszą prawą rękę w tył. Tutaj kilka oddechów, to rozciąganie może pojawiać się w okolicy barku, w okolicy naszego tricepsa, w okolicy łopatki. Jeżeli siad na piętach jest dla Ciebie bardzo męczący, możesz sobie przejść po prostu do takiego klęku tutaj w górze. Ok, i powoli rozluźniamy i zmieniamy strony, czyli teraz lewa ręka w górę, lewa dłoń na prawą łopatkę, odkładamy prawo dło prawą dłoń na lewy łokieć, ściągamy lewą rękę w dół i dokładamy nacisk naszej głowy w tył. Jeszcze jeden oddech. Super, i powoli rozluźniamy. Zróbmy sobie kilka kubarkami w przód, kilka w tył. I jeszcze tutaj rozciągniemy sobie e, trochę nasze boki, więc prawą dłonią tylko na prawą stronę, lewą ręką sięgamy w górę i na prawą stronę, wyciągając lewy bok ciała. Nie chodzi tutaj, żeby zejść mocno na prawą stronę, bardziej sięgamy tym lewym bokiem, wyciągamy go w górę i na bok. Głębokie oddechy do lewej strony naszego ciała, do lewej pachy, lewej strony klatki piersiowej. I wdech, wyciągamy ramiona w górę. I wydech, druga strona. I znowu, tym razem wyciągamy mocno prawą stronę naszego ciała. I wdech, wyciągamy ramiona w górę. Wydech, przechodzimy do klęku podpartego. I z klęku podpartego przechodzimy do psa z głową w dół, czyli podwijamy palce u stóp, biodra w górę, kolana ugięte, rękami odpychamy się od maty. Kilka oddechów tutaj, brzuch aktywny. Jeżeli nie znasz pozycji psa z głową w dół, polecam sprawdzić nasze inne filmy, poradniki pozycji, albo właśnie nasz, nasze kursy. Ok, i stąd przechodzimy do pozycji jaszczurki, czyli odkładamy prawą stopę od zewnętrznej strony naszej prawej dłoni, odkładamy lewe kolano w dół, biodra schodzą w dół, ale klatkę piersiową wyciągamy w górę. Dumna pozycja jaszczurki. Rozciąganie w okolicy naszych bioder, przodu naszego lewego uda, również w prawej pachwinie. Ok, I albo zostajemy tutaj, albo możemy dodać sobie więcej rozciągania w czwórce, wtedy skręcamy się w kierunku naszego prawego kolana, podnosimy lewą stopę w górę i łapiemy dłonią za stopę, przyciągamy ją w stronę naszego pośladka to już takie dość intensywne rozciąganie więc tak jak mówię, jeżeli będzie nieosiągalne zostajemy po prostu w jaszczurce jeszcze jeden oddech i powoli rozluźniamy pozycję i przechodzimy sobie do klęku podpartego z klęku podpartego wracam do psa z głową w dół, przeciągnijmy się tutaj jeden oddech i przenosimy lewą stopę od zewnętrznej strony lewej dłoni, prawe kolano w dół, biodra w dół, klatka piersiowa w górę. Kilka chwil tutaj, zanim przejdziemy do rozciągania czwórki. Ta szczurka jest świetną pozycją. Eee, znowu, jeżeli robimy jakieś ciężkie przysiady, e, ciężkie martwe ciągi, albo generalnie dół, jakieś intensywne ruchy dołem naszego ciała. Ja narowe rowerze, bieganie świetne, naprawdę świetne. I albo zostajemy tutaj. Albo znowu skręcamy się w kierunku lewego kolana, przyciągamy prawą stopę do pośladka, łapiemy, ciągniemy. I jeszcze jeden oddech. Super, powoli rozluźniamy. Wracamy do klęku podpartego i z klęku podpartego. Siadamy sobie na naszych pośladkach i pozycja motyla, więc przybliżamy sobie wnętrze naszych stóp do siebie. Kolana opuszczamy na boki, wyciągamy kręgosłup w górę wdech, i albo zostajemy tutaj, albo, albo z wydechem pogłębiamy skłon, wychodząc w przód i w dół. Ale ważne jest to, żeby otworzyć swoje kolana na boki. Jeszcze chwila tutaj. Jeszcze jeden oddech. OK, powoli wracamy w górę, rozstawiamy sobie nasze stopy szerzej niż na szerokość naszych bioder odkładamy nasze dłonie za sobą, otwieramy klatkę piersiową podnosimy pośladki w górę i przysuwamy pośladki do naszych pięt, zostawiając dłonie tam gdzie były i tutaj klatka piersiowa mocno w górę i w przód szukamy rozciągania w klatce piersiowej w przodzie naszego barku można tutaj poeksperymentować, ugiąć sobie łokcie trochę bardziej albo doprostować żeby znaleźć tę sensację. Jeszcze jeden oddech. No, Okej, okay, super. I powoli wracam do poprzedniej pozycji. I zrobimy sobie tutaj wycieraczki, jeżeli już jesteś, jak już jesteśmy w tym ustawieniu, czyli opuszczamy kolana na lewą stronę, następnie na prawą. Na lewą, na prawą jeszcze po kilka razy na każdą stronę. Ok, wracamy do centrum. I została nam dosłownie ostatnia pozycja. Będzie to skręt, więc przechodzimy sobie do leżenia. W leżeniu przyciągniemy sobie kolana do klatki piersiowej. Ok, następnie oddalamy je tak, żeby były kolana w jednej linii z biodrami. Stopy w jednej linii z kolanami. Ramiona rozkładamy sobie na boki i przenosimy kolana na prawą stronę. Do leżenia klatka piersiowa zostaje przy podłożu. Kilka chwil tutaj, szukając takiego już bardziej rozluźnienia niż jakichś intensywnych sensacji. Cały czas długie, głębokie, spokojne oddechy. I aktywujemy brzuch, wracamy do centrum i opuszczamy kolana na lewą stronę. Znowu staramy się utrzymać tym razem prawy bark w dole, podczas kiedy kolana są odłożone. Jeszcze jeden ostatni oddech. I wracamy do centrum. I opuść swoje stopy w dół. Kalana mogą być ugięte albo całkowita pozycja nieboszczyka, czyli całkowite leżenie. Pozwól sobie w tym rozciąganiu znaleźć dosłownie kilka chwil na takie całkowite odpuszczenie, żeby układ nerwowy mógł się zregenerować, mógł odpocząć. Czyli po prostu przez chwilę sobie poleż i pooddychaj. A ja w tym czasie już bardzo dziękuję Ci za te wspólne zajęcia. Mam nadzieję, że będziesz wracać do nich jak najczęściej, żeby utrzymywać tu swoją rutynę rozciągania. Pamiętaj, żeby po obejrzeniu tego, po, po skończeniu ćwiczeń, ćwiczeń kliknąć łapkę w górę, zasubskrybować. Jeżeli nie subskrybujesz, zapraszam do sekcji komentarzy. Podziel się tym, jak się czujesz po tych zajęciach. I znowu, jeżeli masz ochotę, zajrzyj do opisu, żeby rzucić okiem na nasze kursy, jeżeli chcesz rozwijać się pod względem ruchowym, i to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo na Macie albo poza nią. Do zobaczenia na razie.